Bardzo mile wspominam wszystkie chwile i te minione lata spędzone tam nad wodą. Nie było jakichś chwil, które chciałbym wyrzucić z pamięci. Wszystkie są mile wspominane. I nieraz włączam sobie filmy z tamtych lat, żeby przypomnieć sobie, jak to było. Przypomnieć sobie kolegów, których już nie ma, a byli. Znajdujemy się na terenie zbiornika Ton w Goleszowie. Ten zbiornik jest zbiornikiem sztucznym, gdyż powstał w miejscu dawnego wyrobiska margli, czyli tzw. dolnych łupków cieszyńskich. Ta skała była niezbędna, oczywiście oprócz wapieni, także tutaj nieopodal wydobywanych, w procesie technologicznym produkcji cementu w cementowni, która w Goleszowie istniała przez ponad 100 lat, od mniej więcej 1890 roku do 1990. Prawdopodobnie Ton, no nie mamy dokładnych danych, ma co najmniej 100 lat, gdyż już po odzyskaniu niepodległości w latach 20. XX wieku w publikacjach naukowych, kiedy pisano o geologii tego terenu, już wymieniano właśnie kamieniołom na stokach Jasieniowej Góry. Wydobycie trwało mniej więcej do lat 50. W latach 50. zaprzestano wydobycia i ten ton po prostu został zalany wodą, a właściwie przestano wypompowywać wodę, która tutaj napływała czy to powierzchniowo, czy to ze źródeł, z wód podskórnych. Obecnie ton ma około 8 metrów głębokości. Wcześniej podaje się, że było to kilkanaście metrów, ale tutaj nastąpiły zarówno zsuwy gleby ze zboczy Jasieniowej Góry, której zbocza widzimy tuż obok, oraz oczywiście inne procesy, które doprowadziły do wypłycania tego zbiornika. Nazywam się Jan Śliwka, jestem prezesem Towarzystwa Wędkarskiego Ton, członkiem sekcji wędkarskiej jestem od 1984 roku, a prezesem jestem od 1997 roku. Tu mam legitymacje te pierwsze i sami są ludzie, tylko niestety już nie żyjący. Dyrektor Cimała, Henryk Cementowni, nasz kolega Krzyż Paweł, który był też członkiem zarządu. Władek Małysz z pucharem o mało większym od niego. Puchar stoi tu. Puchar tu stoi. I nawet Jerzy Polok, nasz sponsor, też był członkiem na początku. Nie? Zachowały się te legitymacje, mam na pamiątkach. Zachowała się również księga kasowa z samego początku, od 1958 roku. Tak zwana Amerykanka? Tak, jest wszystko winni ma do 70 roku. Pięknym, kaligraficznym pismem pisane. No i ta pierwsza kronika, którą prowadzili ci założyciele, są tu właśnie wyszczególnieni. Nazywam się Bronisław Balcar. Jestem członkiem Towarzystwa Wędkarskiego Ton. Kilkanaście lat pełniłem tam funkcję gospodarza naszego towarzystwa. Jestem z zamiłowania, moje hobby jest fotografia i kręcenie filmów. I tak rozpoczęła się moja przygoda. Kiedy przyjmowałem się do Towarzystwa Wędkarskiego Ton, był prezesem wtedy pan Jan Gauszka, bardzo miły i dobry człowiek. Ta skała wydobywana, która nazywa się normalnie fachowo margiel albo wapień cieszyński, tu w Goleszowie nazywana była tonem. Nie wiem dlaczego, to ja wiem, cała powstała ta cementownia, to była w czasie austriackiego jeszcze zaboru i kadra, która tu przyszła, to byli nawet ludzie z Serbii, Pozostali tu potomkowie, którzy tam jest taka mała cementownia w którejś miejscowości. Oni tu przyjechali jako kadra i prowadzili ich. Pewnie oni wprowadzili tą nazwę, bo szukaliśmy to różnie, ale Ton się przyjął w Goleszowie i wszyscy mówili idę do Tonu. Także nawet po wprowadzeniu tej nazwy do towarzystwa musiałem się tłumaczyć, czemu Ton, a nie inaczej. No bo Ton się tak nazywa skała i Ton się nazywa tak zbiornik, stąd to powstało. W 1997 kupiłem kamerę Sony 8mm i tak, żeby jakaś pamiątka została, robiliśmy filmy, kręciliśmy i rodzinnie, i tutaj w naszym Towarzystwie Wędkarskim Ton w Goleszowie. Moją pasją od dziecka było wędkowanie, tym bardziej, że urodziłem się w Goleszowie i mieszkałem bardzo blisko tego zbiornika Ton. Jako dziecko już chodziłem na ryby. Wtedy wykupywało się karty jednodniowe. Później przyjąłem się jako członek do koła wędkarskiego, obecnie Towarzystwa Wędkarskiego. Jeśli chodzi o rybostan zbiornika Ton, to ten rybostan jest bardzo bogaty. Spotykamy tu kilkanaście gatunków ryb, które tak naprawdę zależą od tego, jakich dokonuje się zarybień, ale przez tych kilkadziesiąt lat funkcjonowania zbiornika troszkę tych gatunków się nazbierało. Oczywiście gatunkiem dominującym jest karp, którym zbiornik Ton corocznie jest zarybiany i to jest główna zdobycz tutaj wędkujących, ale tym karpiom towarzyszą inne ryby tak zwanego spokojnego żeru, bo to i amur, są oczywiście tołpygi, biała i pstra, które akurat są gatunkami niepożądanymi, ale są z racji zjadanego pokarmu, czyli planktonu, bardzo trudne do złowienia. Mamy tutaj właściwie wszystkie nasze drapieżniki, bo i szczupaki, i sandacze, okonie, sumy. Zdarzają się drobne drapieżniki, jakimi są jazgarze. Tym wszystkim gatunkom towarzyszy cała grupa drobnych ryb tak zwanego spokojnego żeru, czy tak zwanej drobnicy potocznie mówiąc. To są i płocie, i wzdręgi, leszcze, krąpie, ukleje. Tak więc tych gatunków ryb w Tonie jest sporo. Zdarzają się i liny, i jesiotry. Jeszcze kilka lat temu bardzo często był łowiony sumik karłowaty, amerykański, też gatunek niepożądany, ale w ostatnich latach jest go na szczęście mniej. Ja należałem do wyższego dozoru, byłem głównym energetykiem wtedy cementowni. Jako taki człowiek miałem dojście do dyrektorów cementowni, a to było ważne w takiej instytucji jak sekcja wędkarska, gdzie trzeba było coś załatwiać, czy materiał jakiś dostać. Szło się do dyrektora, dyrektor rozumiejący, że potrzeby takie są, zgadzał się na to, a wtedy to było możliwe. Dlatego ja zostałem tym prezesem, a potem już z rozpędu, już zostałem raz, to już, a niech będzie następny. Robiliśmy następne wybory, żona przyniosła maszynę do pisania, że będzie pisać, a oni, a niech będzie tak samo. No i tak to trwało aż do tego 1997 roku. Wspominam te lata miło, no to jest taki miły okres, 27 lat, które się gdzieś tam zostawiło jakąś cząstkę swojego życia, swojego ja. Ponieważ ja byłem pracownikiem cementowni wyższego dozoru, zaproponowałem, że ja zaproponuję w cementowni, żeby zrobić remont tego pomieszczenia, a przy okazji się nadbuduje o jedno piętro i będzie towarzystwo, sekcja wtedy jeszcze miało jakieś swoje pomieszczenie. Ponieważ dyrektor cementowni był również wędkarzem, nie przyszło mi to trudno załatwić, a późniejszy dyrektor Dorda też był, jak już Cimała, bo to był dyrektor Cimała, jak Cimała odszedł, dyrektor Dorda też był, popierał taką inicjatywę. Nadbudowaliśmy to na koszt cementowni, to w ten sposób sekcja miała jakąś siedzibę, no nie mieścili się tam wszyscy, ale na zebraniu takim rocznym to tych 27-30 osób, bo nie wszyscy przychodzili, się zmieściło. No i to tak trwało dość długo, potem zaczęło nam być ciasno, więc dobudowaliśmy ten, po lewej stronie jak się patrzy na ten wiadukt, po lewej stronie taki barak, bo brakowało nam miejsca na sprzęt, robiliśmy różne tam zawody, to trzeba było tego miejsca więcej. No i się tak powoli rozbudowywało, no ale zbliżały się trudniejsze czasy. Cementownia była w coraz gorszej sytuacji finansowej. w końcu przestała istnieć jako cementownia, widząc co się dzieje, że nie będziemy mogli się już opierać na tym, że dostaniemy za darmo samochód na przywóz, że pomogą nam w zarybieniu. Postanowiliśmy w kręgu zarządu, że będziemy musieli coś w to miejsce powołać, coś co będzie miało jakąś formę prawną. No i ustaliliśmy, że powołamy Towarzystwo Wędkarskie Ton, które ma osobowość prawną, ale to trzeba było temu napisać regulamin, statut, zawieźć to do Wojewódzkiego Sądu, do rejestru. No i to z kolegą Karolem Wojnarem zrobiłem. Po jakimś czasie trzeba było zrobić poprawki. Po poprawkach sąd zatwierdził ten statut i zaczęliśmy działać jako Towarzystwo Wędkarskie Ton. I tak się zaczęła przygoda z wędkarstwem i trwa do dzisiaj. W roku 1987 byłem jako gospodarz. Wraz z zarządem postanowiliśmy trochę wyremontować i rozbudować te nasze towarzystwo wędkarskie, nasze obiekty. Brakowało nam tam wiaty, którą zimą 1987 roku zaczęliśmy budować. Zobaczcie, się nawet zabawy taneczne organizowali w 70 roku. To był bal, 24 stycznia. No, mieliśmy festy wędkarskie, mieliśmy bal też. Balem robili, Andrzejkiem robili. Andrzejki wędkarskie, tak, Andrzejki wędkarskie. No, ja pamiętam, że bodajże w roku 1989, w zimie, w lutym albo w marcu, dostałem telefon, żebym przyjechał do Tonu, nie? I też przyjechałem i nie mogłem wjechać, bo pod tym tunelem chłopcy się skryknęli i robili wiatę. Malowali to wszystko, co mi się stoi. I nie powiedzieli mi ani słowa o tym, że będą to robić, nie? Bo mieliśmy to w planie robić, a oni to zrobili już w marcu. To jeszcze wtedy jeszcze kolega Solarski to był inicjatorem tego wszystkiego. Olek. No to był w styczniu. Albo w lutym to było. No. Nie, to było na kamerę. No i się okazało, żeśmy już tego i potem nie było siły na wiosnę przyczynie, żeśmy robili całą resztę. No. Wiata powstała w zimie, w styczniu. W styczniu zaczynali robić. A drzewo na wiatę, na więźbę, nad kuchnię, to niestety żeśmy wszystko mieścili, przetarli, orgowali. Tak samo te stoły, które dzisiaj są i te ławy, to ja i paru kolegów żeśmy u stolarza własnymi rękoma robili. Bolka do ręki. Robiona i się trzymie, nie? No niektóre, ale to już jest no, 98, no to już jest 20 lat. To są zmodrzewiałe wszystko. Zmodrzewiałe to było wszystko. Do dzisiaj to jest. Magia filmu polega na tym, że można zawsze zatrzymać czas, wrócić do wspomnień. Niektórzy już zapomnieli, nawet ja sam, niektóre momenty, chwilę zapomniałem tam z tych czasów, ale po obejrzeniu tego filmu wracają mi wspomnienia, miłe wspomnienia. Wędkarstwo było moją pasją, jest do dzisiaj. Chodzę odpocząć, trochę rzadziej już może, ale można tam odpocząć, wyciszyć się. Moja pasja filmowania trwa do dzisiejszego dnia i staram się jak najwięcej uchwycić ciekawych momentów i zdarzeń i uwiecznić to na taśmie filmowej. Robię to między innymi po to, żeby dzieci, wnuki i przyszłe pokolenia mogły obejrzeć historię naszego pięknego zbiornika Ton i powspominać piękne chwile spędzone tutaj nad wodą. i w 1997 roku zrezygnowałem z prezesowania. Zaproponowałem jako swojego następcę Jana Śliwkę, lekarza. No i od tego czasu jestem honorowym tylko członkiem. Wspomagam istnieniem i tyle. Zbiornik Ton jest wyjątkowym miejscem w gminie Goleszów. Jest to teren typowo rekreacyjny. Wędkują tutaj wędkarze, a odwiedzają nas mieszkańcy Goleszowa i nie tylko. Jest to teren pełen zieleni, ciszy i spokoju.